Aktualności poprowadzi Wioletta Grabowska. Jest porozumienie, będą podwyżki. Rozmowy strony związkowej i rządowej zakończone kompromisem. Szczegóły już za chwilę, a o to co jeszcze w programie. Historia i pamięć. 100 lat później. Korfanty komisarzem plebiscytowym. Czasami trudno w to uwierzyć, że to działo się w mojej rodzinie. W tej konkurencji bezkonkurencyjni. Krwiodawcy prawdziwą żyłą złota. Ktoś musi dawać. No, krew jest potrzebna, krwi nie można wyprodukować. Pączki, faworki, krepliki. W tłusty czwartek można je jeść bezkarnie. Dużo pracy, dużo kulania, dużo marmolady. Kolejny krok w kierunku powrotu Górnego Śląska w granice Rzeczypospolitej. Dziś w miejscu, gdzie znajdowała się siedziba komisariatu, czyli w Bytomiu, odbyły się uroczystości rocznicowe. Szymon Oślizło. Historia wkomponowana w panoramę rynku. To wystawa o życiu Wojciecha Korfantego i losach śląskich zrywów. Dla jednych zupełna nowość, jednak dla większości przechodniów to tylko powtórka z historii. Brał udział w pracach Komitetu Plebiscytowego. Był właśnie komisarzem plebiscytowym. Objął tu stanowisko w Bytomiu. Potem historię już znamy. Jest rok 1920. Wojciech Korfanty jako komisarz plebiscytowy prowadzi akcje propagandowe i wywiadowcze. Przygotowuje podwaliny przyszłej polskiej administracji. Potem Korfanty zapala do walki. Stanął na czele trzeciego zrywu. Dzięki jego talentowi, charyzmie, determinacji i odwadze tysięcy powstańców polskość wygrała. Rola była oczywiście nie do przecenienia. Gdyby nie powstania, gdyby nie działalność polskiego komisariatu plebiscytowego, to ta część Górnego Śląska, która została objęta przez Polskę w 1922 roku, na pewno no to by się nie wydarzyło. Polska byłaby bez tej części Górnego Śląska. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, między innymi dzięki jego marzeniom i działalności. Komisariat plebiscytowy swoją siedzibę miał w Bytomiu, w hotelu Lomnic. Stąd dziś, to właśnie tu, odbyły się symboliczne uroczystości. Wziął w nich udział prawnuch Wojciecha Korfantego. Czasami trudno w to uwierzyć, że to działo się w mojej rodzinie. To jest coś, o czym się tylko czyta, a dla mnie to historia mojego pradziadka. Wydarzenie to uwertura do tegorocznych obchodów w sierpniu, stulecie drugiego powstania śląskiego. Bardzo się cieszymy z tego, że w ogóle w miastach śląskich, bo i w Mysłowicach, i teraz dzisiaj w Bytomiu, te uroczystości są tak szumnie i tak z wielkim rozmachem celebrowane, bo to pokazuje, że naprawdę pamiętamy. Dowodów pamięci w kolejnych latach też ma nie brakować. Górny Śląsk w granicach Rzeczypospolitej znalazł się w pełni w 1922 roku, 98 lat temu. Szymon Oślizło, Aktualności. Oglądają Państwo Aktualności, a w nich jeszcze inwestycje, które mogą zmienić oblicze górnictwa.